Rozwój gospodarczy Bielawy był głównym tematem 35. sesji Rady Miejskiej. Miasto rokrocznie otrzymuje dofinansowanie zewnętrzne i środki unijne w realizowanych zadaniach gospodarczych, kulturalnych i sportowych w latach 2007-2012. Można powiedzieć, że ostatnie dwa lata, szczególnie rok 2011 i 2012, były pod tym względem bardzo udane. Szczególnie cieszy nas to, że pojawiają nam się pierwsi inwestorzy, tak w strefie czy w podstrefie naszej, ale też i w środku obwodnicy, ponieważ ze spotkań z tymi przedsiębiorcami wynika, że w środku obwodnicy jeszcze w tym roku rozpoczną i mają zamiar swojej firmy, budowę ich zakończyć. No to się będzie wiązało oczywiście z ofertą pracy. Inwestycja w podstrefie bardzo szybko postępuje. Także powiedziałbym, że w naszej ocenie Bielawa weszła na taką ścieżkę pozytywnego rozwoju. To są dobre sygnały, dobre tendencje i oby tylko je utrzymać. Po pierwsze, to co robi Urząd Miejski i radni, nad czym się pochylają, jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy na infrastrukturę, to jest jedna rzecz. I tutaj trzeba powiedzieć, że udało się władzom miasta i później radnym, którzy nad poszczególnymi uchwałami się pochylają, zainwestować 36 milionów w ostatnich dwóch latach, z tego 28 milionów środków zewnętrznych, a 8 milionów tylko i wyłącznie z budżetu miasta. Różne inwestycje, ale głównie chciałbym podkreślić te, które mogą służyć i mamy takową nadzieję, będą służyły powstawaniu firm, które będą zatrudniać mieszkańców i przynosić pożytki dla nich, jak również dla miasta z tytułu podatków. Następnie radni zajęli się projektami uchwał. Główne projekty uchwał to m.in. przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawa. Dotyczy to terenu przy obwodnicy generała Sikorskiego. W studium są to przeznaczone tereny pod działalność gospodarczą, i mieszkaniową, pod rekreację, jak również są to tereny zielone i ogrody działkowe. W związku z planowaną w przyszłości realizacją tak zwanego trzeciego etapu obwodnicy potrzeba uregulować sprawy m.in. własnościowe. Stąd też dzisiaj podejmujemy tę uchwałę. Kolejny projekt dotyczył uchylenia uchwały w sprawie zasad i warunków umieszczania urządzeń reklamowych na obiektach i terenach komunalnych gminy Bielawa. W związku z ostatnimi orzecznictwem sądowym, jak i prawnym, te uprawnienia należą się burmistrzowi miasta w sprawie zasad ustalania stawek czynszu za urządzenia reklamowe. I stąd też jest uchylenie uchwały, którą w 1999 roku podjęła Rada Miejska Bielawa. Następnie burmistrz miasta poinformował radnych o podjętych decyzjach i zarządzeniach w mieście oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.